Z Ewangelii według świętego Marka. Gdy Jezus siedział w jego domu przy stole, wielu celników i grzeszników siedziało razem z Jezusem i jego uczniami. Do swojego stołu przyjmuje się tylko tych, którzy są ważni. Nawet więcej, stół jest miejscem spotkania rodziny, ludzi, których wiążą więzy krwi. Gdy spojrzymy na rodowód Jezusa, zobaczymy, że w jego rodzinie było bardzo wielu zabójców, kłamców, zdrajców, złodziei, rozpustników. I dlatego Jezus nie lęka się usiąść przy stole rodzinnym z tymi, którzy są celnikami, z tymi, którzy są nieczyści. Dlatego, że On wie, że tylko włączenie grzesznika w jego rodzinę, w jego ród może zmienić serce człowieka. Że nic tak naprawdę nie jest w stanie nas wyzwolić z grzechu. Jedynie jedność wspólnego spożywania pokarmu, świętego pokarmu z Chrystusem. Do zobaczenia jutro.